klub Kalaromani Hotel. Słuchajcie, my polecamy. Bardzo przyzwoite jedzenie, czysty, fajny hotel, piękne plaże wokół. Przeważnie z Sylwią co wieczór wybieraliśmy się na spacer. Szliśmy tą ścieżką do morza, tutaj do plaży. Posiedzieliśmy trochę. Później można było obejść wybrzeżem takim deptakiem. I obchodziliśmy to dookoła. Przechodziliśmy wracając przez market. Tu teraz jest dość sucho, natomiast jedyną przeszkodą właściwie, jeśli chodzi o jakichś może wrażliwych ludzi, jest ten odcinek. I tutaj widać, że wylewają jakieś ścieki z hotelu. No i może trochę po prostu smyczyć. Na pewno duży plus umiejscowienia tego hotelu. Ta plaża jest po prostu mega. Z tej skały, no, widzę, że jest dosyć wysoko, nie wiem, czy bym skoczył na główkę. Ciężko się zdecydować na skok. No i to jest też duży plus, jeśli ktoś lubi poskakać. A wieczorem, jak się pojawią fale, to ludzie sobie surfują. Zajebisty klimat. Pięknie. Już mnie wszystko piecze, kurwa. Plecy mi biegą. Skóra mi schodzi. Jakaś skorupa na nosie już na czole. No i tutaj właściwie za tym zakrętem jest jeszcze taki mały jakby... nie wiem, jak to można nazwać. Nazwijmy to wtrąceniem takim. I tam też jest ciekawe, zajdę tam, zobaczymy. Tutaj wcześniej na skałach widzieliśmy tego dużego sierszcza po raz pierwszy. Później na balkonie. Au!
Przecudowne miejsce, tak samo. Od razu na początku już widać rybki. Totalnie przy samym brzegu, także tu spokojnie też można by było wziąć maskę i ponurkować. Widać, że tutaj ciała tych zwierzątek schną. Natomiast ów kot już przemierza inne wymiary. Może by trzeba było się nauczyć po prostu, że to nie jest takie wcale smutne. Można było ufandzolić takiego liścia, wziąć w swoich po ogórkach i sobie wycisnąć, ale jest normalnie. No i tu zaczyna się market. Jest wiele atrakcji dla dzieci, można sobie coś kupić, posiedzieć, zjeść, napić się. Ogólnie obszar ten jest, wydaje mi się, bardzo przyjazny rodzinom z dziećmi. Każdy sobie tutaj znajdzie coś dla siebie. Oprócz tego polecamy przejażdżkę buggy. Polecamy również piękne plaże w Calamondrago. Palmę, stolica Majorki. Nie wierzę. Dopiero co pakowaliśmy się na wakacje, a już trzeba wracać do domu. Ale wiec co? Już za niedługo w Irlandii już nie wiem takiego jecu. A to co, ruszamy? No i git, Majorka odhaczona. Miłości i szczęścia życzymy. Do następnego razu, pa!